Nasza gmina planuje przystąpić do kolejnego konkursu na dofinansowanie budowy odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Świdnika. W miniony czwartek w Urzędzie Miasta odbyło się otwarte spotkanie informacyjne dla zainteresowanych projektem. Bardzo cieszę się, że tak dużo osób jest zainteresowanych, że tak dużo osób otrzyma pomoc od gminy z Unii Europejskiej. W pierwszej edycji brało udział 264 podmioty. Oczywiście my działaliśmy w pewnych realiach, czyli terminy, pośpiech i znowu bardzo często jest coś takiego, że albo się pośpieszycie i dostaniecie, a jak się nie pospieszycie, to żadnych środków nie będzie. I tym to było spowodowane. Teraz przystąpiliśmy troszeczkę z innym podejściem. No było kilka setek osób, nawet nie spodziewaliśmy się, że tak dużo zainteresowanych jest. Myślę, że to będzie z wielkim pożytkiem dla mieszkańców, dla rodzin. W tym roku Świdniczanie mogą uzyskać dofinansowanie nie tylko na zakup oraz montaż kolektorów słonecznych. Przystępujemy do nowych realizacji, fotowoltaika i pompy ciepła. To są nowe punkty w tymże projekcie. I oczywiście zestawy solarne, tak jak w zeszłym roku, które cieszyły się dużym zainteresowaniem, również w tym roku będą dla mieszkańców możliwe. Chcemy, aby mieszkańcy w jak największej mierze przystąpili do tego projektu i nie ma ograniczeń finansowych co do danych jednostek mieszkalnych. To znaczy, że każda z osób, każdy z właścicieli domów jednorodzinnych może przystąpić nawet do trzech projektów, a więc tak jak wspomniałem, zero ograniczeń pod tym względem.